Witam wszystkich zebranych. Mówi Zofia z Krakowa. Dalszy ciąg. Co powinienem uczynić, aby odziedziczyć życie wieczne? Margaret Davis. Słyszeliście, iż powiedziano: oko za oko, ząb za ząb. A ja wam powiadam: nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli cię kto uderzy z prawy policzek, nadstaw mój drugi. A temu, kto chce się z tobą procesować i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz. A kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie. Temu, kto cię prosi, daj, a od tego, który chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. Słyszeliście, iż powiedziano: będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A ja wam powiadam: miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. A jeśli byście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie jego tego nie czynią? Bądźcie wy wtedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Mateusz 5:20-48. Uczniowie Chrystusa, jeśli mają wejść do Królestwa Niebios, muszą uzyskać sprawiedliwość różniącą się w swym charakterze od sprawiedliwości faryzeuszy. Bóg ofiarował im swym Synu doskonałą sprawiedliwość zakonu. Gdyby otworzyli w pełni swoje serca na przyjęcie Chrystusa, wówczas samo życie Boga, Jego miłość zamieszkałyby w nich, przemieniając ich na Jego podobieństwo. W ten sposób za sprawą daru Bożego posiedliby sprawiedliwość, jakiej wymaga zakon, odzwierciedlenie w nich charakteru Chrystusa. Prawo Boże, jakie przedstawione jest w Piśmie Świętym, jest obszerne w swoich wymaganiach. Każda zasada jest święta, sprawiedliwa i dobra. Prawo nakłada ludziom zobowiązanie wobec Boga. Sięga do myśli i uczuć. U każdego, kto jest wrażliwy na przekroczenie jego postanowień, wytworzy ono przekonanie o grzechu. Gdyby prawo dotyczyło wyłącznie zewnętrznego postępowania, ludzie nie byliby winni złych myśli, pragnień i dążeń. Jednak prawo wymaga, aby dusza była czysta, a umysł święty, aby myśli i uczucia były zgodne ze standardem miłości i sprawiedliwości. W swoim nauczaniu Chrystus pokazał, jak dalekosiężne są zasady prawa wypowiedzianego z góry Synaj. On dokonał żywego zastosowania prawa, którego zasady powstają na zawsze wielkim standardem sprawiedliwości, standardem, według którego wszyscy będą sądzeni w owym wielkim dniu, kiedy sąd zasiądzie i księgi zostaną otwarte. On przyszedł, aby wypełnić wszelką sprawiedliwość i jako przywódca ludzkości pokazać człowiekowi, że może on dokonać tego samego dzieła, stosując się do każdego wykazu wymagań Boga. Dzięki mierze jego łaski dostarczonej człowiekowi nikogo nie musi ominąć niebo. Doskonałość charakteru jest dostępna każdemu, kto o nią zabiega. To jest uczynione samą podstawą nowego przymierza Ewangelii. Albowiem czego zakon nie mógł dokonać, czym był słaby z powodu ciała, tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, potępił grzech w ciele, aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha. Rzymian 8:3-4. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. I 1 Jana 5:3. Żydzi tak wypaczyli prawo, że uczynili z niego jarzmo niewoli. Jego bezsensowne wymagania stały się pośmiewiskiem dla innych narodów. Bo wiążą ciężkie brzemiona i kładą na barki ludzkie, ale sami nawet palcem swoim nie chcą się ruszyć. Mateusz 23:4. Jest to pragnieniem i celem szatana, aby wprowadzić w pośród nas tych, którzy dążą do wielkich skrajności.
będą wymagający, próbując narzucać rygorystyczne obowiązki oraz dążyć do wyolbrzymienia spraw małej wagi, lekceważąc jednocześnie ważniejsze kwestie dotyczące prawa, sądu, łaski i miłości. Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie, tylko abyś wypełnił prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Micheasz 6:8. Ważną rzeczą jest wiedzieć, że twoje serce jest w pełni poddane, a następnie zrozumieć, co Bóg chciałby, abyś uczynił w kwestii wprowadzenia reform. Badajcie skrupulatnie swoje serce i w swoim życiu naśladujcie nieomylny wzór, a wszystko z wami dobrze się ułoży. W sprawach sumienia dusza musi pozostać nieskrępowana. Nikt nie może kontrolować czyjegoś umysłu, być dla kogoś sędzią lub dyktować komuś jego obowiązków. Bóg daje każdej duszy wolność myślenia i postępowania według własnych przekonań. Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. Rzymian 14:12. Nikt nie ma prawa wpływać własną osobowością na osobowość drugiego człowieka. We wszystkim obowiązuje zasada: niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu. Rzymian 14:5. Przy tym samym usilnie staram się o to, abym wobec Boga i ludzi miał zawsze czyste sumienie. Dzieje apostolskie 24:16. Przekonanie, jakie masz, zachowaj dla siebie przed Bogiem. Szczęśliwy ten, kto nie osądza samego siebie za to, co uważa za dobre. Rzymian 14:22. Przywilejem każdego człowieka jest życie w taki sposób, aby Bóg akceptował i błogosławił go. Możesz mieć nieustanny związek z niebem. Wolą twojego Ojca Niebiańskiego nie jest to, abyś zawsze znajdował się w ciemności, w stanie potępienia. Powinieneś kultywować poczucie własnej godności, żyjąc w taki sposób, aby być w zgodzie z własnym sumieniem wobec ludzi i aniołów. Błogosławieni ci, którzy żyją nienagannie, którzy postępują według zakonu Pana. Błogosławieni ci, którzy stosują się do napomnień Jego, szukają Go z całego serca, którzy nie czynią krzywdy, ale chodzą drogami Jego. Psalm 119:1-3. Szczerość nie wystarczy. Niejedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci. Księga Przypowieści 14:12. Musimy pamiętać, że bogaty młodzieniec Nikodem, głupie panny, człowiek bez szaty weselnej, a także letni Laodycejczyk, wszyscy oni byli szczerzy i przekonani, że są na prostej drodze do nieba. Nieświadomość nie stanowi wymówki dla błędu czy grzechu, jeśli tylko istnieje wszelka możliwość poznania woli Boga. Wędrowiec przychodzi do miejsca, gdzie drogi się rozdzielają i gdzie stoi drogowskaz wskazujący, dokąd każdy z nich prowadzi. Jeśli zignoruje on drogowskaz i obierze drogę, która wydaje mu się słuszna, to pomimo swojej szczerości, wedle wszelkiego prawdopodobieństwa, znajdzie się na złej drodze. Niewiele dróg prowadzi do nieba i nie może każdy wybrać własnej. Chrystus mówi: ja jestem drogą. Ci, którzy są zbawieni, muszą podróżować tą samą drogą, po której odbył podróż Chrystus. Mówi on: jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. Krzyż stoi w miejscu, gdzie rozchodzą się drogi. Jedna, która prowadzi do nieba, jest ścieżką posłuszeństwa. Druga prowadzi do szerokiej drogi, po której człowiek może łatwo podążać ze swoim brzemieniem grzechu i zepsucia, jednak wiedzie ona na zatracenie. Błagam cię, mój bracie, abyś pilnie badał swoje serce i pytał, którą drogą podążam i gdzie ona się kończy. A ludowi temu powiedz: tak mówi Pan, oto ja daję wam do wyboru drogę życia albo drogę śmierci. Jeremiasz 21:8. Chrystus nas wzywa:
abyśmy weszli na wąską ścieżkę, gdzie każdy krok oznacza zaparcie się siebie. Aby podążać ścieżką, która wiedzie do zaguby, nie ma potrzeby poszukiwać drogi, gdyż brama jest obszerna, a droga szeroka i stopy w sposób naturalny zwracają się ku ścieżce, której końcem jest śmierć. Jedna droga ku życiu jest wąska, a wejście ciasne. Jeżeli przygniesz do jakiegokolwiek osaczającego cię grzechu, stwierdzisz, że ta droga jest dla ciebie zbyt wąska, abyś mógł na nią wkroczyć. Twoje zajęcia, twoja wola, twoje złe nawyki i zwyczaje muszą być porzucone, jeśli masz zachować drogę pańską. Odrodzenie jest jedyną ścieżką, po której możemy wejść do miasta Bożego. Jest ona wąska, a brama, przez którą wchodzimy, ciasna, jednak po niej mamy prowadzić mężczyzn, kobiety i dzieci, ucząc ich, że aby mogli być zbawieni, muszą mieć nowe serce i nowego ducha. Stare, odziedziczone cechy charakteru muszą zostać zwyciężone, a wrodzone pragnienia duszy zmienione. Wszelkie oszukiwanie, kłamanie, nieprzyzwoita mowa muszą zostać porzucone. Mamy żyć nowym życiem, które czyni mężów i niewiasty podobnymi do Chrystusa. Wielu z tych, którzy twierdzą, że podążają za Jezusem, nie posiadają prawdziwej wiary. W swym życiu nie objawiają owocu prawdziwego nawrócenia. Kierują nimi te same zwyczaje, ten sam duch krytyki i samolubstwa, który władał nimi, zanim przyjęli Chrystusa. Powinniśmy wiedzieć, co musimy zrobić, aby być zbawionymi. Musimy odpowiedzieć na warunki ustanowione w Słowie Bożym, aby umrzeć w naszych grzechach. Musimy poznać, jakie moralne zmiany są konieczne do wprowadzenia w naszym charakterze przez łaskę Chrystusa, abyśmy byli zdatni do zamieszkania w pałacach niebiańskich. Niechaj nikt nie da się ogarnąć tak przyjemnej dla wrodzonego serca iluzji, że Bóg zaakceptuje szczerość bez względu na jakość wiary, nie biorąc pod uwagę niedoskonałości życia. Bóg wymaga od swego dziecka doskonałego posłuszeństwa. Aby stawić czoło wymaganiom prawa, nasza wiara musi uchwycić się sprawiedliwości Chrystusa, przyjmując ją jako naszą własną. Przez związek z Chrystusem, dzięki przyjęciu przez wiarę Jego sprawiedliwości, możemy być uzdolnieni do czynienia dzieł Bożych, do bycia współpracownikami Chrystusa. W czasie sądu ludzie nie będą potępieni za to, że świadomie uwierzyli kłamstwu, lecz dlatego, że nie uwierzyli w prawdzie, że zaniedbali możliwość dowiedzenia się, czym jest prawda. Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania. Ozeasz 4,6. Bo muszę im wydać świadectwo, że pałają żarliwością ku Bogu, nie oparto jednak na pełnym zrozumieniu. Albowiem nie chcąc uznać, że usprawiedliwienie pochodzi od Boga i uporczywie trzymając się własnej drogi usprawiedliwienia, nie poddali się usprawiedliwieniu pochodzącemu od Boga. Rzymian 10:2-3. Ci, którzy mają możliwość słuchania prawdy, jednak nie zadają sobie żadnej fatygi, aby wysłuchać lub zrozumieć ją, myśląc, że skoro nie słuchają, nie poniosą odpowiedzialności, zostaną osądzeni przed Bogiem jako winni, zupełnie tak samo, jak gdyby słyszeli i odrzucili. Nie będzie wytłumaczenia dla tych, którzy dokonali wyboru pozostania w błędzie, podczas gdy mogli zrozumieć, co jest prawdą. W swoich cierpieniach i śmierci Jezus dokonał pojednania za wszystkie grzechy niewiedzy, lecz dla rozmyślnej ślepoty nie ma wsparcia. Gdybym nie przyszedł i do nich nie mówił, nie mieliby grzechu, lecz teraz nie mają wybawki z powodu grzechu swego. Jeremiasz 15:22. Dziękuję.